Witam wszystkich, kolejny dzień zmagań z Upstrongiem. Rzeka Osłoboga. Długo nie wysiedziałem w domu, także tutaj nikogo nie ma. Od tego odcinka spróbuję, kierując się w dół rzeki, około 5 km, zamierzam wszystkie dołki tutaj, zakręty, głębsze miejsca porzucać. Woda kryształ, czyściutka. Dzisiaj pochmurno. Wczoraj było ładne słoneczko, ale nie miałem czasu. Także będę dzisiaj na woblerki próbował jakieś jasne. Blaszki też jasne, białe. To tyle. Bardzo płyciutko tutaj jest. Wszędzie dno widać. Ale powyżej może być ciekawie. Sprawdzimy to, jak to wygląda. O, idzie wejść. Ale woda czyściutka. Tu na takiej spokojnie to raczej klej. Także mam takiego woblerka i spróbujemy za kleniem. Zobaczymy, czy tu są klenie. No, ciekawie to wygląda. Dalej nie idę, bo się mogę pośliznąć i się skąpać i będzie po wędkowaniu. No to zaczynamy. Jak na tą rzekę Osłobogę, to wam powiem, że tu jest bardzo ciekawie. Nawet wyszło na przepływankę łapać. Jest dość głęboko nawet tutaj. Trzcinowisko. Cichutko jest jakieś miejsce wdeptane, czyli ktoś tu łowił. Jest bardzo głęboko, dna nie widzę. Coś czuję, że dzisiaj będzie klenik. Działamy. Ale tutaj pięknie. Spokojnie, tu główny nurt płynie. Dna nie widać, może być około 2-3 metrów głęboko. Muszą tu być ryby. Tylko że jest spokojna woda, bardziej tak naklenia niż na Upstrongę. Strasznie się rzuca źle, wiatr jest. Wiatr. No, spróbujmy tutaj pod tym mostem. Właśnie dojechał kolega do mnie, Grzegorz. Słyszałeś, i piękny Upstrong. O, śliczny, z 30 cm ponad. Na taką oto blaszkę. Ale ładny ten jest. Ale kropki, to coś pięknego. Patrzcie się. Na taką blaszkę z kropką. Piękny. Rzeka Osłoboga. Śliczny. Rybka wraca do wody zdrowa. Wow. Woda kryształ, gratulacje. Łapimy dalej. Ja dzisiaj obserwuję. Mamy kolejną rybkę. O, 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 o. O, nie, taki, no. Piękny, piękny, ale grubasio. Ajajaj. Zdrowy, silny te ryby. Ale jest tłuste. Buźki i do wody. Uch.
Ale uciecha, co? Nie jestem pewny, ale chyba miałem jaja. Nie zdążyłem nakamerować. Próbujemy dalej. Kleń. Gdzie te maletki? Piękny kleniu. No, pod wieczór. Ale połknął. No kurde. Bratku, operacja. Chodź tu mały. Taki. Wracaj. No, pod wieczór myślę, zaczną klenie brać. Wcześniej jaś, kleń. Zobaczymy, co dalej będzie brało. Drugi dzień zmagań z Armstrongiem. Dzisiaj jest ekipa. Także na pewno dzisiaj nam się uda złowić jakiegoś Armstronga. Piękna pogoda. Słoneczko. 9 rano. Strąg to jest puchliwa ryba, także trzeba spokojnie i cichutko podejść. No to zaczynamy. Piękny, ale piękny. Kolega złapał. Przed chwilą dwa brania były, zerwały się. Ja stoję na górze. Dzisiaj kameruję, ale piękny. Śliczny. Wow. Ty, to jest konkretny. Piękna ryba. Stój tam w tym miejscu, wiesz, nie ten, żeby nie spłoszyć. Piękny. Ale śliczny. Takie same grube jak tamte, ej. Gratulacje, no kawał ryby. Czekaj, dam ją z bliska. Jaki śliczny, pokaż go tak. No coś pięknego. Na taką blaszkę. Ole piękny. Piękna ryba. Dobra. Pięknie ubarwione, nie? Ale śliczny, gruby. Kawał ryby. Weź mi zrób jakieś. Rybka wraca do wody. A żywy jak. No. Cisza przed następnym.
Pierwszy rzut i gałąź zahaczona. Tak to bywa, ale się udało na szczęście. Piękne miejsce. Jest ryba. Piękny pstrąg. Ale piękny. Ja cię pierdzielę. Ale piękny, udało się. Ale śliczny. Już go czepiamy. Zwracam mu wolność. Tamten jeden nam padł, niestety nie mogliśmy go wypuścić, bo tak głęboko połknął. Ale temu nic nie jest, na szczęście. Zobacz! Dzięki. Wow. Zdrowiutki, piękny. O, kolega zdjęcie zrobi, to za chwilę go wypuścimy. Dobra, rybkę wypuszczamy. Zdrowa. Patrz, piękny. Widzisz, od razu się schował pod brzeg. No, a ci, jeszcze tu zresztą, jeszcze tu będzie jeden. Tu w tym miejscu wziął. Cwane, Franco. Nie jest takie proste, żeby je złapać. Cwane? Thank you.